Wznawiam obrady po przerwie, wracamy do naszej, czynności. Kolejny punkt, przyjęcie protokołu wobec 47. zwyczajnej sesji. Czy są uwagi do protokołu? Bardzo proszę. Nie widzę w takim razie, kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Interpelacje, zapytania radnych. Czy Państwo radni jakieś interpelacje bądź zapytania? Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję za głos. To prawda, może powinienem tę sprawę zgłosić dopiero w punkcie wolne wnioski i informacja. Jeżeli króciutkie do pytania. Ale to są po prostu króciutkie dwie sprawy. Pierwsza sprawa związana z drogą na ogródki w miejscowości Wyszowate. Dlaczego tak jest, że przychodzą mieszkańcy z tej miejscowości do pani wójt, przychodzą do pracowników gminy i proszą naprawcie drogę, zasypcie te dziury, bo nie można przejechać, bo ludzie urywają zawieszenie na drodze, tak? I nic się zupełnie z tym nie robi. Przychodzi zima, przychodzi mróz, doły zostają. A dlaczego nie można było tego zrobić wtedy, kiedy była dobra pogoda? Wystarczy wydać dyspozycję do PUKR-u, a ja rozmawiałem z panem dyrektorem PUKR-u i pytam się, no panie dyrektorze, jak to jest, dlaczego nie naprawiacie drogi w Wyszowatych? No bo nie mamy dyspozycji z gminy. No to ja idę do gminy i proszę pana Krywę bodajże, pytam, Kosinę, co się dzieje? No, nie wiem, tak ładnie jakoś pięknie wywinął się na tą odpowiedź. Nie odpowiedział. W sumie nie wiem, dlaczego do tej pory droga nie jest naprawiona, sprawa była poruszona prawie miesiąc temu. Także łaskawie proszę panią wójt, proszę o interwencję w tej sprawie. Myślę, że to dużo nie kosztuje zasypać doły. Nawet nie trzeba tej drogi spychać. Nadmienię tylko, że miejscowość się rozbudowuje, powstają tam nowe domy. Mogę odpowiedzieć na to pytanie. Dużo osób tam mieszka, jeździ codziennie do szkoły, nie wiem, do pracy. Mogę odpowiedzieć już teraz? Proszę. Chciałabym Państwa, pewnie poinformować, iż umowa na remont drogi, całkowity remont drogi została podpisana z wykonawcą. Wykonawca czeka tylko na taki moment aury, kiedy będzie mógł wejść na tą drogę i rozpocząć prace modernizacyjne tej drogi. Więc w tych dniach, powiedzmy w przeciągu, nie wiem, nawet miesiąca, nie wiem czy 200, przy takiej pogodzie, kiedy no, mieliśmy taką aurę, nie inną, wydawać środki, jeżeli w tym momencie, kiedy tylko stopnieje śnieg, firma wchodzi do kompleksowej modernizacji tej drogi. Umowa została z wykonawcą podpisana, wykonawcą jest TRD Giżycko. No dobrze, no ale skoro są, przypuśćmy, takie trzy newralgiczne miejsca na odcinku 1 km na tej drodze, gdzie wystarczałoby po prostu wywrotka żwiru bądź takiego kamyka dłuższego, żeby zasypać te dziury i zlikwidować problem, to dlaczego nie, prawda? Nie trzeba remontować całej drogi, żeby droga była przejezdna, po prostu jest w trzech miejscach totalnie uszkodzona. Druga sprawa jest związana z obcięciem budżetu na ośrodek kultury o ponad 20 tysięcy. Problem zasygnalizował mi pan dyrektor Skrzypek, tłumacząc, że zwiększyły mu się wydatki, zwiększyły mu się koszty, ponieważ pod ośrodek kultury należy również biblioteka, a w bibliotece pojawił się pełny etat. Została zatrudniona osoba. Ale tutaj już pomijamy kwestię tego, dlaczego została zatrudniona osoba z Giżycka, a nie z Miłek, skoro kandydowały dwie bądź trzy osoby z Miłek. W tym mój znajomy Piotr Todryk, który jest z wykształcenia historykiem, a tymczasem pani wójt zatrudniła osobę z Giżycka zupełnie po osobie. Proszę tak nie mówić, dyrektor ośrodka kultury. Aha, to jest pracodawca. Przepraszam bardzo. No to jest zupełnie oddzielna instytucja. Jeżeli chodzi o gminę i chcę jeszcze tutaj odpowiedzieć, że nie pani wójt zatrudniała, tylko czteroosobowa komisja. Był przeprowadzony konkurs, między innymi był pan dyrektor ośrodka kultury w komisji, była pani z biblioteki w komisji i były jeszcze dwie osoby z urzędu gminy. Także można zapoznać się nawet z punktacją. Czyli pan dyrektor jest pracodawcą pracowników biblioteki, tak? Okej, dobra, to przepraszam bardzo. No i mogę odpowiedzieć w kwestii jeszcze tych finansów, tak? Tego obcięcia budżetu. No dlaczego? Już pan wytłumaczył, może tu bardziej wytłumaczyłaby się pani skarbnik, bo to ona przygotowuje
budżet na kolejny rok, natomiast informacji, które wcześniej uzyskałam od pani skarbnik, polegało to na tym, iż budżet tworzy się na podstawie ubiegłorocznego wykorzystania środków wydatkowania. Okazało się, że ubiegłoroczny budżet nie został wykorzystany w takim stopniu, w jakim był założony, w związku z tym planując na następny rok budżet, jakby zostało to zmniejszone wydatkowanie na ten rok. Ale to nie jest tak i pan dyrektor doskonale o tym wie, że jeżeli zabraknie środków, chociażby na wynagrodzenia, to przecież, proszę państwa, wiecie, że robimy przesunięcia pomiędzy paragrafami. I to jest możliwe. Natomiast powtarzam, takie są zasady tworzenia budżetu, że podstawą do tworzenia planu na kolejny rok jest wydatkowanie środków z roku poprzedniego. No dobrze, teraz tak, spodziewamy się organizacji, a przepraszam bardzo, to są ważne rzeczy. Spodziewamy się organizacji dożynek w tym roku. Kafe Kultura, na wszystko są potrzebne. Panie radny, wolne wnioski będą później. Czy jeszcze ma pan pytanie związane z działalnością, bieżącą działalnością gminy bądź urzędu? A tymczasem obcina się środki w budżecie ośrodka kultury, co jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, czemu stanowczo protestuję i wnioskuję szanowną radę, koleżanki i kolegów o to, żeby zrobić poprawkę do budżetu i natychmiast te środki dla ośrodka kultury uzupełnić. Ale to pan dyrektor musi o poprawę stanowić. No, nie musi wcale występować. Panie radny, czy interpelacje ze strony państwa radnych są? Bardzo proszę, panie radny Dorba. Ja poproszę informację, czy jakieś płatności gospodarcze zostały przesunięte na ten rok, jeśli jak to w jakiej kwocie i komu. A druga sprawa to zapytanie. Pojawia się na BIP-ie jeszcze przetarg na remont budynku w Kleszczewie. To jest z własnych środków, czy...? Nie, to jest dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Czy jeszcze są zapytania bądź interpelacje? Odpowiedzi nie mam. W razie bardzo proszę o złożenie sprawozdania z działalności międzyinstytucyjnej. Pani Wójt, bardzo proszę, oddaję głos. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowna rado. Tak jak wspomniałam, podpisaliśmy już umowy na dosyć poważne inwestycje. Jedna to jest właśnie modernizacja i przebudowa drogi Wyszowate Ogródki. Druga umowa, zgodnie z wcześniejszymi moimi zapowiedziami, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 85% z wydanego programu operacyjnego na remont na termomodernizację dwóch budynków Świetlic, czyli budynku w Rydzewie i budynku Marcinowej Wody. Wykonawcą jest to spółka Zgierzycka, spółka bodajże Niegocin i jest to inwestycja na kwotę 533 308,31 groszy. Tak jak powiedziałam, z dofinansowaniem 85%. Jutro z kolei, też wspominałam na komisji, podpisuję umowę z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego na remont parkingu przy ośrodku zdrowia i budowę alei w kierunku cmentarza. Złożyliśmy również, proszę państwa, wniosek tutaj na zagospodarowanie plaży. Wniosek oczekuje na ocenę Urzędu Marszałkowskiego. Trwają również prace w dwóch szkołach w tym czasie w kierunku organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach także projektu unijnego. Otrzymaliśmy kwotę 780 tysięcy dofinansowania praktycznie prawie 100%. Jest to dofinansowanie, które jest skierowane do nauczycieli, do rodziców, ale przede wszystkim także do uczniów i również na zakup sprzętu nowego na technologię komunikacyjno-informacyjną. W tej chwili już trwają szkolenia dla nauczycieli.
Ponieważ szkoła w Staświnach niestety nie mogła być ujęta w tym projekcie unijnym ze względu na to, że osiągnęła wysokie wyniki na egzaminie, a takie były warunki poprzedniego konkursu, w tej chwili złożony został wniosek przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich i tam my jako gmina jesteśmy też partnerami w tym wniosku. Głównie chodzi właśnie o dofinansowanie także podobnych zajęć w szkole podstawowej w Staświnach, a nawet jeżeli oczywiście wniosek przejdzie, bo wszystko są to formy konkursowe, nawet chyba bardziej korzystne to nowe rozdanie, ponieważ w tym wniosku zostały uwzględnione również stypendia dla uczniów, co nie wystąpiło w tym pierwszym konkursie. Złożyliśmy również wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na jedną strefę aktywności, na spotkaniu z sołtysami i z państwem, bo tutaj większość osób radnych z państwa również była na tym spotkaniu w urzędzie, informowała wszystkich sołtysów i radnych o tym, że jest taka możliwość, żeby miejscowości mogły przystąpić do skorzystania z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Skorzystała jedna tylko miejscowość i ten wniosek również został złożony w ministerstwie, oczywiście na weryfikację. Jak również rozpoczęły się tutaj badania zlewni przede wszystkim Jeziora Miłkowskiego, bo to jest najważniejsze, w kierunku zanieczyszczeń, bo cały czas jest jakby temat analizowany, trudny temat, proszę państwa, bo nagromadzenie zanieczyszczeń w naszym jeziorze to sięga kilkudziesięciu lat. Zresztą chyba pan Andrzej był taką przewodniczący Związku Rzeczkarskiego, nie wiem czy dobrze mówił, stowarzyszenia zna doskonale ten problem. Co jest bardzo obiecujące w tym wszystkim, że tak naprawdę nie poprzestanie, to działanie nie zostanie zaprzestane tylko na samym badaniu zlewni jeziora, określanie czynników, które zanieczyszczają, ale przede wszystkim podjęcie też się zadania przez naukowców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, jak również Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowania wniosku na dofinansowanie unijne, na ewentualnie dalsze prace rekultywacyjne, bo to jest przede wszystkim istotne. Rekultywacja nie jest procesem tanim, ale też nie jest procesem na jeden rok. Na pewno będzie to działanie kilkuletnie, wieloletnie. Niemniej no, chyba czas najwyższy, żebyśmy się z tym problemem jako gmina przynajmniej rozpoczęli jakieś działania, żeby się z tym problemem uporać. No i dzisiaj, może teraz szybko o spotkaniach. Nie wiem, czy już wszystkie tutaj będę wymieniała, ale może przynajmniej te najważniejsze. W tym okresie międzysesyjnym trzykrotnie uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Rybackiej i tak jak wcześniej wspomniałam, nasza gmina jest w czołówce wszystkich pozostałych gmin, jeżeli chodzi o ubieganie się o dofinansowanie zarówno z Regionalnego Programu Operacyjnego, jak również Programu Rybactwo i Morze. Dwa wnioski, już umowy zostały podpisane na dofinansowanie, natomiast dwa kolejne wnioski przeszły pozytywnie ocenę Lokalnej Grupy Rybackiej i czekają na ocenę Urzędu Marszałkowskiego. W związku z tym chciałabym gorąco podziękować moim pracownikom urzędu za dobrą pracę, ponieważ to naprawdę wymaga ogromnego zaangażowania, ogromnej pracy i przygotowywania wielu, wielu dokumentów. Dnia 4 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu organizowanym przez Powiat Giżycko. Spotkanie dotyczyło podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół powiatu giżyckiego. Nie będę tutaj mówiła o sukcesach ZPO, bo one były eksponowane na poprzednich sesjach, ale również chciałabym podziękować tutaj dyrekcji, nauczycielom za to ogromne zaangażowanie, bo gmina Miłki naprawdę bardzo, bardzo wysoko jest notowana, jeżeli chodzi o to współzawodnictwo w całym województwie. W dniu 12 stycznia wziąłem udział w szkoleniu dotyczącym stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Jest to bardzo ważne dla nas jako gminy, ponieważ mamy u siebie spółdzielnię socjalną, która również może się już pomału przygotowywać do uczestniczenia w takich zamówieniach. 12 stycznia również uczestniczyłam w spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się w Konopkach Małych. Omawiano tam sprawy bieżące miejscowości.
14 stycznia Ośrodek Kultury był organizatorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie naszej gminy. Chciałabym również bardzo gorąco podziękować organizatorom, czyli dyrektorowi, pracownikom, dziewczynom Ośrodka Kultury, wszystkim darczyńcom, sponsorom, dzieciom, młodzieży, strażakom za tak duże zaangażowanie. W tym roku pobiliśmy rekord roku ubiegłego. Odebrano kwotę 10 021 zł 74 groszy. 16 stycznia byłam spotkanie z przedstawicielem OBS-u z Ełku. Omawialiśmy potrzeby wsparcia aktywności lokalnej na terenie gminy Miłki. Pani Kamila bardzo chętnie służy pomocą, jeżeli chodzi o aktywowanie mieszkańców. Jeżeli będą zainteresowane osoby, czy też sołtysi z danej miejscowości, to bardzo proszę o kontakt do mnie. Pani Kamila pojedzie na takie spotkanie. Myślę, że tutaj szczególnie dominuje na chwilę obecną Jagodne Wielkie. W tej chwili organizują wyjazd dwudniowy wyjazd, tak, do wioski zarycarskiej, ponieważ ta miejscowość idzie w kierunku utworzenia tematycznej wsi. Bardzo zachęcam pozostałe miejscowości, bo naprawdę pani Kamila potrafi przygotować mieszkańców do tego, jak się włączyć do aktywności, jak wzbudzić to aktywność społeczną. Ja co prawda wskazałam niektóre miejscowości, nie będę wymieniać, bo myślę, że każda miejscowość, jeżeli czuje taką potrzebę i zgłosi do mnie tutaj taki akces, na pewno pani Kamila się pojawi u sołtysa czy kogoś z państwa radnych po to, żeby takie spotkanie zorganizować. Dnia 12 stycznia odbyłam spotkanie z nowym dyrektorem, panem Nowackim, Wojewódzkiego Oddziału Doskonalenia Rolniczego oraz odbyło się spotkanie w sprawie finansowania mazowskiej pętli rowerowej. Tego dnia odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół. 27 stycznia w Świetlicy w Rydzewie obchodzono uroczyście Dzień Babci i Dziadka. Naprawdę wspaniały występ, nie dzieci, tylko dodatnie dorosłych, dla dzieci. Bardzo humorystycznie, także wiele mieszkańców naprawdę zostało zbawionych do łez. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję za takie inicjatywy mieszkańców. 31 stycznia odbyło się spotkanie z koordynatorem kolejny raz mazowskiej pętli rowerowej oraz starostą, dyrektorem zarządu dróg powiatowych. Widzicie państwo, jest wiele problemów związanych z kontynuacją, jakby z realizacją tej mazowskiej pętli rowerowej. Stale się spotykamy, nie tylko w kręgu stowarzyszenia, ale przede wszystkim z koordynatorem, który odpowiada za całość projektu, jak również te wspólne ustalenia ciągle mamy z Zarządem Dróg Powiatowych i ze starostą, bo to nie są proste tematy. Ale tak jak powiedział pan starosta, cały czas nie przyjmujemy wszystkiego tego, co jest jakby ustalone i narzucone w górę, tylko dyskutujemy cały czas, w jaki sposób zminimalizować, powiedzmy, koszty, bo jest to dosyć duża inwestycja, ale też tak jak było powiedziane, uczestniczy w niej 12 samorządów, w związku z tym wypadnięcie któregokolwiek to może spowodować zaburzenie realizacji całej mazowskiej pętli, a ponieważ umowa jest już podpisana, niesie to za sobą roszczenia odszkodowawcze. Dnia 1 lutego odbyło się tutaj w urzędzie spotkanie z sołtysami i z radnymi w urzędzie. Omawialiśmy różne sprawy, takie bardzo istotne dla miejscowości. Myślę, że zawsze pojawiały się pytania i oceniam to spotkanie bardzo pozytywnie, w miłej atmosferze, bo mogliśmy naprawdę wymienić się wspólnie problemami i tymi rzeczami, które jeszcze wymagają jakby dopracowania. 2 lutego kolejne spotkanie wójtów, koordynatora projektu mazowskiej pętli rowerowej. 7 lutego wziąłem udział w posiedzeniu Rady Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazowskich oraz odbyło się też cykliczne spotkanie z dyrektorami szkół. Muszę powiedzieć, że rozpoczyna się teraz bardzo gorący okres, ponieważ dyrektorzy już będą się przygotowywali do opracowania nowych arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny, zgodnie ze wszystkimi zmianami, które wprowadziła zarówno reforma oświatowa, jak i reforma dotycząca finansowania
oświaty. Nauczycieli czeka podwyżka, zapowiedzi wynika, że od 1 kwietnia. No i wiele, wiele też różnych problemów nam się pojawi, jeżeli chodzi o arkusze organizacyjne, szczególnie w kwestii zbieżnej z realizacją zadań wynikających z projektu, bo jest to dosyć duże obciążenie, duża liczba godzin, no i będzie trudno chyba połączyć problem z dowożeniem i odwożeniem uczniów, ale mam nadzieję, że wspólnie z dyrektorami podołamy. Również odbyła spotkanie panią Nadleśniczy, nową zastępcą w Giżycku. Spotkanie dotyczyło nawiązania współpracy, a szczególnie wspólnego inwestowania naprawy dróg. Spotkanie było bardzo emocjonalne, bym powiedziała. Efektem tego wspólnego w Giżycku było spotkanie następne tutaj u nas na terenie naszej gminy. Dokonaliśmy wizualizacji jakby tych dróg, które są problematyczne, bo chodzi tutaj głównie o to, że na lasy, jeżeli prowadzą intensywną gospodarkę, to niestety niszczą nasze drogi i podjęliśmy jakieś tam wspólne ustalenia. Na pewno nie będzie tak, że nadleśnictwo sfinansuje nam remont całości naszej drogi. Natomiast no, mamy ustalenie, że na pewno na wiosnę nadleśnictwo wyremontuje te drogi na tych swoich odcinkach. Natomiast jeżeli będzie taka propozycja i możliwość skorzystania ze środków unijnych modernizacji budowy nowej drogi, to wówczas nadleśnictwo zadeklarowało tutaj partycypowanie także na swoich odcinkach, a co z odcinkami między lasem a miejscowościami, po których wywożą te drzewo? To są najczęściej drogi gminne. Tak, tylko że odpowiedź jest następująca. To nie jest ich. Tak no naprawdę przetargi firmom zewnętrznym. To nie wywożą lasy, tylko wywożą firmy zewnętrzne. Oni nie mają takich środków i nie mogą jakby przeznaczać na remonty gminnych dróg. Ale tutaj no, nie będę mówiła o szczegółach. Myślę, że pozytywne było spotkanie i być może wspólnie tutaj współpracują ze sobą te drogi. Szczególnie wspominałam tutaj o Czynkach i tutaj byliśmy też w Rdzewie na tym odcinku. Więc mam nadzieję, że to zostanie jakby wdrożone, te ustalenia, które tutaj wspólnie przyjęliśmy. 19 lutego uczestniczyłam w szkoleniu w Olsztynie dotyczącym właśnie tworzenia nowych arkuszy organizacyjnych dla szkół zgodnie z nowymi przepisami. 23 w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich podpisałam umowę partnerską na uczestniczenie szkoły w Staślinach w projekcie edukacyjnym. Również 26 lutego, czyli wczoraj, wziąłem udział w naradzie rocznej podsumowującej działalność w zakresie realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu giżyckiego. Taka narada co roku jest organizowana przez Państwową Straż Pożarną. Tutaj muszę powiedzieć, że nasze OSP również zostało bardzo wysoko ocenione. Tak naprawdę praktycznie wszystkie wyjazdy są z udziałem naszych OSP, samodzielnych wyjazdów PSP, jeżeli coś mówię nie tak, pan Jacek mnie poprawi, jest niewiele albo wcale. Także jest tutaj naprawdę duże zaangażowanie naszych ochotników. I również wziąłem tutaj udział w posiedzeniu komisji rewizyjnej, a dzisiaj odbyło się spotkanie Mazurskiego Związku Gospodarki Odpadami, w którym również uczestniczył pan przewodniczący. Myślę, że najważniejsze z tego wszystkiego jest, mam do przekazania dla państwa i dla mieszkańców informację, że to związek w tym roku przystępuje do realizacji programu usuwania materiałów zawierających azbest. Jak państwo pamiętacie, my jako gmina samodzielnie przez 3 lata realizowaliśmy ten program, bo ten program jest dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Od tego roku to związek ma wpisane w swój statut takie działania. Dlatego też jest taka prośba, ponieważ do końca marca, do 30 marca związek musi złożyć już wniosek do Wojewódzkiego Funduszu. Jeżeli będą państwo zainteresowani usuwaniem takich materiałów zawierających azbest, to proszę o składanie takich wniosków, jeżeli komuś jest wygodniej, do Urzędu Gminy
można złożyć i my później przekażemy do Mazurskiego Związku, bądź też można bezpośrednio taki wniosek złożyć do związku. Siedziba mieści się w tej chwili na ulicy Pocztowej 2. Czy tam, gdzie jest poczta, wchodzi się z boku i tam również taki wniosek można złożyć, jeżeli chcielibyście Państwo również otrzymać dofinansowanie na to zadanie. Czyli to jest wtedy zdjęcie termitu, tak? I oczywiście transport i utylizacja. Nie wiem na chwilę obecną, czy Pan Przewodniczący pewnie potwierdzi, jakie konkretnie będzie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, bo w tamtych latach, w których realizowaliśmy ten program samodzielnie jako gmina, otrzymywaliśmy dofinansowanie w wysokości 85%. 15% dopłacał tylko mieszkaniec. Na chwilę obecną związek, tak jak dzisiaj przedstawia to Pan Prezes Ogłuszka, nie ma jeszcze konkretnej kwoty, na jakim poziomie będzie to dofinansowanie. Ale chyba będzie troszeczkę niższy. Niższy niż 85, ale nie wiemy na chwilę obecną jaką, chociaż tak naprawdę no być może uda się uzyskać też. Tylko tak, to jest do demontażu i utylizacji, nie pokrycia dachu, bo czasami... No tak. To i też trzeba mieć pełną świadomość, że to się wiąże z remontem dachu. No bo... Natomiast no, przypominam również, że samodzielnie nie można sobie wziąć termitu i go gdzieś sobie wyrzucić, nie wiem... Musi być to firma specjalistyczna przeprowadzona. Musi to być specjalistyczna firma i musi być to prowadzona utylizacja przez specjalistyczną firmę. Także samodzielnie jest to troszeczkę problematyczne, dlatego też no, są te programy dotyczące usuwania materiałów zawierających azbest. Chyba, że ma ktoś zeskładowany już gdzieś azbest, to może też to można zutylizować. Można zgłosić. Który gdzieś tam kiedyś został jakoś tam przez firmę specjalistyczną zdemontowany, a nie ma rachunku. Do tej pory też nie mieliśmy takiego problemu, bo były też takie osoby, czy też firmy na terenie naszej gminy, które miały zdjęty i gdzieś tam magazynowały i firma też odebrała ten termin do utylizacji. Także bardzo proszę, przypominam, termin złożenia wniosku jest do 30 marca, dlatego umówmy się może, że do 20 marca mieszkańcy mogą składać wnioski do nas, do gminy, które my przekażemy do związku. Natomiast po tym terminie wtedy już trzeba kontaktować się w Mazurskim Związku Gospodarki. Pierwszy będzie PUK. Dlatego bardzo proszę, do 20 możecie Państwo, jeżeli komuś jest wygodniej, złożyć ten wniosek u nas w Urzędzie Gminy. A my wszystko to przekażemy do Mazurskiego Związku. No chyba z takich informacji z Mazurskiego Związku najważniejsze dotyczące mieszkańców to jest tyle. To ja dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania co do złożonego sprawozdania? W sprawie dróg zgłosić mleczarni. Większość dróg szutrowych niszczy też mleczarnia. Oni wymagają to. Ja ten, bo oni zawsze wymagają. Oni wymagają, oni krzyżą najwięcej. A oni stąd... to my dziękujemy Panu za ten mlek. Ja, proszę dowieść do rolnika. Czy do... Proszę do... Stosujemy do nich takie zapytanie, czy są w stanie partycypować w kosztach naprawy dróg tam, gdzie oni pójdą do rolnika i będą żądali, że ma być droga, jak się należy zrobiona, żeby odebrać od rolnika te. Bardzo proszę o złożenie sprawozdania z działalności.